No co? Ćwiczę. Muszę więcej ćwiczyć, nie jestem w formie ostatnio. Ja się pytam, czy test zrobiłaś? Do łazienki, ale już. Mamo, no. Przestań się wygłupiać. Ale ja się nie wygłupiam. Nie chcę być w ciąży, rozumiesz? Nie chcę być gruba i nie chcę rodzić. Przecież to był twój pomysł, to ty powiedziałeś, że nie wytrzymasz z Jackiem. Bo nie wytrzymam. Ale nie chcę też iść do więzienia. Obie opcje są koszmarne i tak naprawdę nie wiem, którą bardziej wolę. Nieważne, którą wolisz. Albo jesteś w ciąży, albo nie. Sylwia, proszę cię. Zrób ten test. Musimy wiedzieć, na czym stoimy. Dobra. Sylwia, i co? Będę gruba. Boże, czyli jesteś w ciąży, dwie kreski, dobrze. Dobrze. Może dla ciebie dobrze, dla mnie na pewno nie. Mam w sobie obcego i będę tłustą laską z rozstępami. Nie martw się, no. Ja tak bardzo nie utyłam w ciąży. Po prostu nie możesz się zapuścić. Super, dzięki za radę, mamo. Myślisz, że to jest tak łatwo dbać o siebie w więzieniu? Próbowałaś kiedyś? Moje życie to kosz. Ależ proszę cię, nie martw się, no. Załatwię ci bardzo dobre kosmetyki i jakoś wytrzymasz. No, ciąża trwa tylko 9 miesięcy. A potem oddasz to dziecko. Tylko 9 miesięcy? Serio? Najpierw będę musiała je z siebie wypchnąć. To ci załatwimy cesarkę. Ojeju. To był za głupi pomysł. Dlaczego mi tego nie wybiłaś jakoś z głowy? Bo musimy wreszcie kiedyś to zakończyć. Chcesz być kiedyś wolna czy nie? A jak myślisz? Uważasz, że to jest moje wymarzone życie? To mam dzwonić do Dariusza czy nie? Dzwonię.